Cześć, dzień dobry, nazywam się Julita Kotecka-Nerek i nagrywamy dzisiaj dla biegania.pl. W tej chwili jesteśmy w siedzibie Erezon na wysokości 3000 metrów. Zatem jeżeli będę tutaj troszeczkę sapała, to bardzo Was przepraszam, ale mam nadzieję, że miło Wam upłynie nasz wspólny czas. Jeżeli tutaj jesteś, zakładam, że jesteś biegaczem początkującym i chcesz przygotować się w odpowiedni sposób do sezonu letniego. Bardzo ważne jest to, jak przepracujesz zimę. Dlatego chciałabym, abyś ten zestaw ćwiczeń wprowadzała dwa razy w tygodniu obok swojego treningu biegowego. To nie musi być oddzielna jednostka treningowa. Doklej to do swojego treningu biegowego, a nawet nie poczujesz tych 15 minut, które bardzo płynnie wejdą w Twoje życie, w Twój trening biegowy i mam nadzieję udoskonalą to, w jaki sposób się poruszasz, jak wyglądasz i przede wszystkim jak się czujesz w swoim ciele w trakcie biegania. Gwarantuję Ci, że zapewni to brak kontuzji w trakcie sezonu letniego. Za to mocno trzymam kciuki, ale już wystarczy gadania, teraz bierzemy się do roboty. W trakcie tych pięciu ćwiczeń, które dla Was tutaj przygotowałam, zadbamy o wszystkie aspekty ważne dla biegacza. Pierwsze ćwiczenie to jest równowaga i stabilizacja. Stajemy prosto, jedną nogę unosimy, utrzymujemy sobie równowagę ciała i próbujemy na dzień dobry unieść maksymalnie wysoko 10 razy nogę do góry. 2, 3, 4, 5. Unosząc nogę, spróbujcie nie odchylać tułowia do tyłu, bo to będzie tak zwana kompensacja. Tutaj wszystko trzymamy równomiernie. Po 10 razach, uwaga, zostajemy w górze i trzymamy na maksa napięcie w górze. Palce są skierowane do sufitu, ściągnięte łopatki, sylwetka jest piękna i trzymamy. Jeszcze 4, 3, 2, 1, luz. Jak widzicie, noga była mocno napięta, wręcz ze skały. To samo robimy na drugą nogę, ustawię się troszkę pod skosem, żebyście widzieli, jak to wygląda. Możemy sobie dołożyć również tutaj taką naturalną pracę ramion dla biegacza. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przypominam, że po 10 zostajemy w górze. Zostajemy. Trzymamy mocne napięcie. Czwóra, jak widzicie, jest mocno napięta. Pozycja ramion jak należy. Trzymamy. Zobaczcie, że pozycja, niby tutaj się nic nie dzieje, a jednak się dzieje. Ja już czuję, że kropla potu spłynęła mi po plecach już po pierwszym ćwiczeniu. Drugie ćwiczenie, kładziemy się na plecy. Wchodzimy w pozycję mostu. Cały ciężar wbijamy w pięty, unosimy biodra, łapy w sufit i zaczynamy po prostu maszerować. Kolano naciągamy na klatkę, tym samym zostając w pozycji jednonóż. Wykonujemy 20 takich płynnych kroków, pamiętając o tym, że w tej pozycji mostu nie tylko ważny jest pośladek, nie tylko ważny jest tył uda. Tutaj na pewno będziecie czuli najwięcej, ale również bardzo ważne są mięśnie brzucha. To, w jaki sposób to ćwiczenie czujecie. Kiedy wypychacie biodra, nie chciałabym, żeby tutaj na brzuchu robiła Wam się taka bułeczka. Możecie położyć nawet dłonie na brzuchu i poczuć, czy ten brzuch odpowiednio pracuje, czy też się uwypukla i musicie nad tym mocno popracować i się skupić. Ostatnie 4, 3, 2, 1, luz. Mam nadzieję, że to wszystko czujecie i mocno Was pali. Nie zmieniamy pozycji, zostajemy na plecach, ale będziemy pracowali teraz mocno nad brzuchem, nad naszym korem. Wyciskamy łapy w górę i teraz możemy sobie to zrobić dwojako. Jeżeli nigdy nie macie problemów z szyją, może ta szyja być oderwana. Jeżeli będzie Wam wygodniej, połóżcie szyję na ziemi, odciążymy sobie tym samym górę i prawą dłonią naciskamy na lewe kolano. Zaczynamy napierać. Trzymamy sobie około 3 sekundy napięcia i po 3 sekundach rozjeżdża się ręka z nogą. I teraz od Was zależy, jak wysoko, a właściwie jak nisko ta noga wyląduje. Znowu trzymamy. 3, 2, 1. Rozjeżdża się noga z ręką. 3, 2, 1. Rozjeżdża się noga z ręką. 3, 2, 1.
rozjazd, piąte powtórzenie z napięciem i za chwilkę 5 powtórzeń bez napięcia. Jedziemy. Dostaw, zatrzymaj. Troszkę szybciej, zatrzymaj. Trzecie powtórzenie idzie, ostatnie 2. Zatrzymaj, ostatnie 5. Pięknie. Oczywiście w trakcie tego ćwiczenia dbamy o to, żeby odcinek lędźwiowy nie odklejał się od ziemi. Cały czas odcinek lędźwiowy wklejony jest w ziemię. Musicie czuć, że on tam trzyma kontakt. To samo na drugą. Trzymamy napięcie, naprawdę z całej siły napieramy dłonią w kolano i kolanem w dłoń. Po to, żeby mocno zbudować napięcie w centrum. I to Wam również ułatwi kontrolę właśnie ciała, kontrolę brzucha, czucie tego ciała. Jest to celowy zabieg. Niektóre osoby mają problem z napięciem mięśni brzucha. To jest bardzo fajne ułatwienie. Jedziemy 5 płynnych. 5. Zapamiętajcie i stosujcie w różnego rodzaju brzuchach. Ostatnie powtórzenie. I brzuch, kor tym samym mamy załatwiony. Czwarty aspekt, o który biegacz powinien zadbać, to jest pozycja Waszego ciała, pozycja pleców. To, w jaki sposób układają się ramiona. I tutaj chciałabym Wam zaproponować ćwiczenie w delikatnym zawiasie, pozycja jak do martwego ciągu. Łapy są przed Wami, rozjeżdżają się mocno do ściągniętych łopatek i celują mocno w sufit, tak żeby dłoń, bark i Wasze biodra znalazły się w jednej linii. Zobaczcie, że ja nie zadzieram brody, cały czas głowa jest przedłużeniem tułowia. Łapy przed Wami. Ściągnięcie i wysunięcie. W każdej z tych pozycji zatrzymuję się na moment. Wyciągam. Wykonujemy to 8 razy. Jesteśmy właśnie w połowie. Zatrzymuję się przy ściągniętych. Zatrzymuję się przy łapach w górę. I jeszcze 3 takie płynne, pełne powtórzenia z pauzą w każdej pozycji. Pięknie, ostatnie powtórzenie, 2, 3 i mamy to. Ostatnie ćwiczenie, jakie dzisiaj Wam chciałabym zaproponować, to jest zakrok z pauzą w górze. I znowu będziemy budowali napięcie, bo chcę, żebyście poczuli mocno cały środek swojego ciała i szukali tej równowagi w sobie. Z pozycji zakroku wchodzimy do pozycji jednonóż, mocno naciskając dłonią na kolano i kolanem na dłoń. Schodzimy do zakroku, trzymamy pauzę i znów wykonujemy to 5 razy i później 5 bardziej płynnych powtórzeń. 3 za nami, zobaczcie jak się układają ramiona. 4 za nami. Ostatnie 5 powtórzenie. I po tym lecimy płynnie. Ustawcie ręce wzdłuż tułowia. 1. Płynnie nie oznacza szybciej. 2. 3. Zobaczcie, że palce stopy, która jest na dole, są cały czas mocno zadarte. Wszystko w bieganiu jest ostre. Nie mamy paluchów opuszczonych, tylko ostre paluchy zadarte do góry. To samo zrobię bokiem do Was, żeby to było bardzo dobrze widoczne. Schodzimy do zakroku. 1, 2, 3. Zakrok. 1, 2, 3. Zakrok. 3. powtórzenie. Zakrok. Pauza również w dole. 4. powtórzenie. Pauza. I po ostatnim zostańcie na chwilkę na dole. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, że kolano jest mniej więcej 90 stopni zgięte. Nie chcę, żebyście wchodzili w taką pozycję. Zostajemy tutaj i to jest super. 5 płynnych. 5. Zatrzymaj. 4. Skontroluj. 5. Nie odchylaj tułowia do tyłu. Hop. Ostatni. I mamy to. Mamy 5 ćwiczeń, powtarzamy to wszystko jeszcze 2 razy, czyli musimy uzbierać pełne 3 rundy. Ćwiczenie numer 1. Pach. 2, 3, 4, 5. Bez zbędnego gadania odliczam, wy ćwiczycie razem ze mną. 9. Zostań w górze, trzymaj. 10. 9. Pali. 7. 6. 5,
Brzuch dopięty. 4. Plecy proste. 3. 2. 1. Odpuść. Brawo. To samo druga. 10. 9. 8. 7. Nie było łatwe, ale jednak wchodzi. 4. O to w tym chodzi. 3. 2. 1. Zostań. Trzymaj napięcia. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Luz. Pięknie. Kładziemy się na plecy i maszerujemy, wciskając mocno pięty w ziemię cały czas, celując siłę, jakby odbijając się od pięty. 2. 3. 4. 5. 6. Naciągnij na siebie kolano. 7. Przyciągnij. 8. 9. Połowa. 10. 9. Nie opuszczaj bioder. 7. One cały czas znajdują się w tym samym punkcie. 3. 2. 1. Mamy to. Odkładamy odcinek lędźwiowy na ziemię. Podwijamy delikatnie biodra. Odkładamy głowę, jeżeli tak czujecie. Kolana 90 stopni. I bardzo ważne, kolana znajdują się nad biodrami. Nie bliżej i nie dalej, ok? Trzymamy je centralnie nad biodrami. Budujemy napięcie. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Czwarte powtórzenie. 3, 2, 1. Piąte i płynnych 5. 1. 2. 3. 4. I 5. Pięknie. To samo druga strona. Trzymamy. Rozjazd. Cztery, pięć i płynnych 5. 1, 2, 3, 4 i pięknie. Trzecie ćwiczenie mamy załatwione. Znowu skupiamy się na plecach, na naszej sylwetce, na postawie naszego ciała. To są bardzo ważne aspekty, o których tak często zapominamy. Jeżeli czujecie, że to ćwiczenie nie jest dla Was zbyt trudne, dołóżcie sobie małe hantelki. Niech to będzie pół kilo, niech to będzie kilogram, tyle ile będziecie czuli. Ciach, ściągnięcie, wyrzut. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I 8. I pięknie. I za kroki. Od zakroku do budowania napięcia. Trzymamy. Odliczę. 3, 2, 1. Co by się nie spieszyć. 3, 2, 1. Za krok. Ostatni piąty. 3, 2, 1. Za krok. I 1. I 2. I 3. Wyciągnij kolano na maksa wysoko. I 4. Podbij co najmniej powyżej linii biodra. I 5. Zwróć uwagę na plecy. Pięknie. Jeżeli będziecie bardzo wysoko podbijali kolano, poczujecie wtedy naprawdę mocną pracę pośladka, który tutaj odgrywa rolę mocnego stabilizatora. Chcemy, żeby on zadziałał. Chcemy go włączyć na maksa, ok? Dół. 3, 2, 1, ciach. 3, 2, 1, zostań. 3, 2, 1, 4 za nami. Ostatnie 2, 1 i płynnych 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pięknie.
Jeżeli czujesz, że dwie serie to jest absolutnie wystarczająco, basta. Jeżeli trening biegowy był bardzo trudny i dwie serie to dzisiaj jest wystarczająco, super, trzecią serię wykonasz innym razem. Ale jeżeli jesteś gotowy, lecimy z ostatnią serią. Lecimy z ostatnim setem. Szukamy cały czas równowagi. Szukamy swojego ciała, szukamy swoich własnych odczuć. Chcemy siebie poczuć. Dziesiąte i ostatnie. Zostajemy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy to. Druga. Hop. 3, 4, 7, 8, 9. Zostań. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dycha. Luz. Dobra. Czwóry pięknie nam zagrały. To teraz tył uda. Wszystko musi mieć swoją równowagę. Góra, łapy, ciach. Połowa, 10, troszkę zwolnijmy, 9, poczujcie, że 8, im wolniej, tym lepiej to czujecie, 6, tym lepiej siebie czujecie, 5, tym bardziej to wchodzi, 4, a o to przecież nam chodzi, żeby solidnie poczuć trening, 2, 1, mamy to. Dobra, został nam brzuch. Wchodzimy w pozycję dead baga, żeby to poczuć. Możemy od tego zacząć. To jest nasza poprawna pozycja. Chcemy poczuć mocno brzuch. Odkładamy jedna łapa i jedno kolano po skosie. 3, 2, 1. Trzymaj napięcie. Brzuch nie może tutaj się unieść, nie może stoszkować. 3, 2, 1. Co to znaczy stoszkować? Może się robić taka pulwa na brzuszku. Nie chcemy tego bardzo. Chcemy tego uniknąć. Musicie to skontrolować. Jeżeli nie widzicie tego sami, zróbcie ćwiczenie przed lustrem. Albo poproście kogoś, albo nagrajcie siebie. Ostatnie. I 5 płynnych. Pięknie. To samo druga strona. Jeżeli czujecie, że łatwiej Wam będzie z głową w górze, jak najbardziej ok. Jeżeli będziecie czuli większe napięcie na brzuchu w tej pozycji, zostańcie w tej pozycji. Ostatnie. I 5 płynnych. Hop. 1, 2, 3, 4. I mamy 5. Brawo. Wstajemy. Zostały nam ostatnie dwa ćwiczenia, czyli plecy, ramiona plus za kroki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ostatnie ósme, wyciągnij plecy i zrzuć to wszystko z siebie. Za kroki. Jesteśmy w dole, łapy ustawione, sylwetka pięknie wyprostowana, czubek głowy wysunięty mocno do sufitu. Nie możemy w trakcie ćwiczenia zapomnieć o tym, co najważniejsze, czyli o technice. Szczególnie, kiedy czujecie, że w grę wchodzi zmęczenie, tym bardziej musicie na tą technikę zwrócić uwagę. Czwarte mocne napięcie, zejdź, 3 sekundy napięcia, za krok, ostatnich 5 płynnych, wysoko góra kolano, 2, ja tak spuszczam wzrok, bo równowagę jest dużo łatwiej utrzymać, kiedy mamy wzrok wklejony w jedno miejsce i bardzo Wam to polecam, więc jeżeli ćwiczycie z filmem, na początku zapoznajcie się z tym,
co ważne, a później róbcie to we własnym zakresie. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ostatnie 2, 1, ciach. I 5, 4, 3, 2, ostatni. Pięknie, ogromne brawa dla Was. Cieszę się, że dotrwaliście. Mam nadzieję, że macie naprawdę ciężki oddech i że czujecie, że zrobiliście dobrą robotę. Jeżeli ta robota będzie dla Was już zbyt łatwa, przygotowałam kolejny odcinek podobnych ćwiczeń, które celują w te same ważne aspekty dla biegaczy, ale są skierowane do biegaczy zaawansowanych. Zatem jeżeli czujecie się gotowi, to koniecznie odpalcie kolejny filmik przy kolejnej okazji. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was do śledzenia biegania.pl i mojego profilu.